Tak, europejski klasyk, Futbol Klub Barcelona i Real Madrid. Miłość, pokój, braterstwo, lecz w pierdzieli tak czeka was. Miałem dzisiaj sen, miałem przepiękny sen. Widziałem, że Karim w pierwszym składzie jest, a tuż obok Francuza biegał bez sensu Bale. Nie było Zila, a gdzie on jest, to jej. Morata siedzi na ławce, a w składzie jest Benzema. Wystawiłbyś Higuaina, lecz chłopak w Napoli gra. Widziałem akcję Messiego i próby powstrzymania go. Neymar Albeloe w ziemię wkręcał wciąż. Na polewej Marcelo spóźniony był cały czas. Nieźle grał z przodu, ale z tyłu piach. Znów jesień średniowiecza, z dupy zrobimy wam. I to nie wina sędziego, że Real w ataki gra. Na pomeczu rozwałka, w sieci chaos i złość, bo ktoś nie rozumie, że to tylko sport. Jeżdżą po swoich matkach, leczą kompleksy swe. Usiądź wygodnie, patrz i rozerwij się. Zero dystansu do życia, mina posępna i zła. Weź do ręki lusterko, na pewno pośmiejesz się sam. A jeśli przyjdzie nam przegrać, wypiję piwo lub sześć. Wszystko odejdzie, gdy słońce zbudzi mnie. Bo to jestem kibicem i sport ten kocham, bo chcę, by dawał mi radość, nie bym katował się. Więc po co masz mieć ból dupy, gdy twoja drużyna przegra? Miłość, pokój, braterstwo, lecz w pierdzieli tak czeka was. Drogi panie, szanowni panowie, miłe dzieci. Ja wiem, że chcecie być bardziej katalońscy od katalończyków i bardziej kastylijscy od generała Franco. Zabawne. Z drugiej strony mówienie o tym, żeby nie prowokować, czyć w szacunku drużyn również jest zabawne, bo chyba na tym polega El Clasico i rywalizacja między Realem a Barceloną. Cześć, nie? Wasze strony.